Siemano, z tym samym na kolejny odcinek z CS2 i jesteśmy na overpasie i jest to skrzydłowy. Gram z randomowym dołączonym do mnie teammate'em. Dobra, o, spadłem sobie. Ciekawe strzały. A to chyba nie był Glock, nie? Oni coś kupili. Tam jest chyba te 2000. Dobra, no nie był, to nie był Glock. Bo miał za mało kewa, wiecie? No, P250. Jeszcze nie ogarniam dźwięków w PS2. W CS2 jeszcze nie ogarniam dwa. Nie ogarniam dwa. Płocy, czego? Miałem ciężki dzień, naprawdę, nieważne. W każdym razie nie ogarniam jeszcze dźwięków w tej grze. I nie ogarniam w sensie, co jak brzmi, nie? No, to było P250 akurat. Nie ma opcji, żebym odgadnie. W CSGO inaczej to brzmiało. To chyba był Galil akurat, to jest on chyba. Jeszcze 9 HP. Szkoda, że mój teammate piknął, bo był sam na dwóch, a tu się okazało, że udało się wyczyścić. Jeszcze mi zasłaniał, nie? To by może, ja bym to sam ogarnął. On by nie zginął, nie? Ale przeżyliśmy. Udało się. Szczerze to leki. Nieważne. Co za bagno. W ogóle to strasznie ta brzydka mapa jest. Według mnie powinien usunąć na tą wodę. Co tam wygląda i wysuszyć to jakoś tam. Po co to? Wygląda brzydko. Chyba. No. Masakra. No zobaczcie to, jaki syf, jak jest. O, smog poszedł. Smoochan. Tak zwany. To mi się podoba, to graffiti jest takie... Szczerze, to graffiti jest trochę jak naklejone, nie? Dobra. Mamy shorta. Dobra, zabił, o. A szczerze? Nie sądziłem, że zabiję, tylko tak... Byłem cicho i się... Byłem ciekawy, co się wydarzy, po prostu tak zaciekawiony. Czekałem, kto wygra tę rundę, nie? Generalnie nie biorę auga. Nie polecam auga dla siebie. W sensie, jak ktoś lubi, to nie gra, ale ja nie polecam dla siebie samego grać augiem, bo w ogóle broń mi z kolimatorem. W CSGO mi tak nie idzie, w CSGO kochałem, nie? Co sądzicie w ogóle, którymi brońmi teraz nagle się przesiedliście? Bo ja zawsze praktycznie. Okej. Okay. Praktycznie zawsze, ale mi idzie dobrze. W sensie, kurde, jakiś fart mega. Praktycznie zawsze grałem MK-ami, AWP-ami, nie? Teraz, znaczy w sumie AWP-ami nie, w sumie głównie MK-ami i jakimiś brońmi, no wiadomo, kałachem po tego. No jakimś PM-em lubiłem, nie? Pistoletami. Ale raczej, no nie było czegoś takiego jak u mnie, jak chcę bardzo ten... Znaczy co ja pierdolę w ogóle? Teraz gram tak. Teraz gram AWP-ami. Ale raczej nie lubię, bo... Czasami znikają pociski po prostu z AWP, nie? Nie wiem, takie mam wrażenie. Co ja pierdolę, bo w ogóle tamto co mówiłem nie miało sensu. Nie wiem skąd ja to wziąłem, chyba wyczarowałem. W CSGO grałem jakimiś właśnie kolimatorami, uwielbiałem właśnie. Jak tylko był hajs, to był AUG albo SG553. Jak był tylko hajs, to było kupowane, nie? A generalnie ten, w ogóle teraz mam hajs, a nie kupiłem hełmu i trochę marnuję pieniądze, no. A teraz to tak szczerze, to w ogóle wyjebałem te bronie i gram właśnie jakimiś najczęściej MK-ami. Z kałacha zależy jaki dzień, tak szczerze, nie? Dobra, zjebałem te rundy na maksa. Jest 5-0, więc nie ma się o co zabrać, jest się o co martwić, bo można, właśnie tak to jest według mnie w CSGO jest tak, że macie jakiś wynik duży, nie? Dużą przewagę nad przeciwnikiem po prostu macie, nie? Dużą przewagę nad przeciwnikiem. I w CSGO, w CS2, nieważne w jakiej grze tam, to zawsze jest tak, że jak macie dużą przewagę czy coś, to się wydaje, o jeny, 5-1, dobra, do końca macie coś jakoś dociągniemy, nie? Jak tam będzie tak na 5 lub 1 będziemy przegrywać, to się nie ma co przejmować. Właśnie tak nie jest, bo zmiana drużyn, zmiana stron, zmienia gierkę o 180 stopni dosłownie, nie? W sumie to ma sens 180 stopni, jak zmiana drużyn, nie? Druga połowa, wiadomo. I kurde, to się wszystko to może zdarzyć. Nagle się okaże, że wy 5 rund pod rząd nie wygracie, nie?
Takie to jest, więc jak po jednej stronie wygrywacie ileś procent, to by się chciało powiedzieć, że o, teraz to już nic nie jest. Tak nie jest. Co jest grane? Ej! Ten gościu targa wychodzi i mi daje tapa drugi raz po prostu. Dobra, to było dziwne. Ta strzelanina to było dziwne. Nikt nikogo nie trafiał, what the fuck. Ale dziwne było też te tapy, co chłop teraz daje. To jest las. Dobra, to ja sobie kupię coś chyba takiego. Nie wiem, po co mi hełm w sytuacji na kałacha, ale kupię. Może przez ścianę dostanę w głowę, to może przeżyję, nie? Dobra, ja... Wiesz co? Przede wszystkim to ja tam już nie będę stał. Mój teammate tam będzie stał. Short one. Ja powiem info pierwszy raz w meczu. XD w ogóle. O nie. Aha. A za wopami to właśnie tak jest, że czasem pociski znikają. No znowu. Ja nie wiem, dobra, teraz może nie zniknął, bo widać jak leciał, ale jakimś opóźnieniem poleciał, nie? Jakby... Nie wiem, co się wydarzyło w ogóle, what the fuck. I było widać tor pocisku w ogóle, jak ładnie poleciał. I sam przeciwnik, nie wiem, musiałbym to w jakimś slow-mo zobaczyć, albo sobie to zatrzymać klatkę, nie? To jest naprawdę dziwne już. No, także... 5-3, nie za dobrze, moim zdaniem. I tak oceniam generalnie snajperki w CS2, z kolimatory i w ogóle... Scouta uwielbiałem, nie? Teraz niby go mam w wyposażeniu. Zamiast nawet Famasa i Galila, nie? Wywaliłem, nie wiem czemu. Ja według mnie są to lepsze broń niż to. Ja zawsze grałem scoutem, no. Co faker? To tamten mi miał zrobić plecy. Bez kitu. A on paki pewnie pilnuje. Dobra, odjebałem. Dobra, obstawiam, że to jest na 1000%. Ziomek narka. Kurwa, nie tak chciałem. Zupełnie, jakby co. Dobra, jest. Jakiś klaczyk dzisiaj nawet siadł. Pistoletóweczka. Chociaż nie wiem co. A nie, w sumie zabijałem. Po tamtej stronie też w sumie. Parę... 6 MWP mam, co jest z moim teammate'em, ja? Ty masz... Ten gościu w ogóle ma w niku pro coś tam, nie? Ja tam... Teraz mam... jak to się nazywa? No, zakryte pseudonimy graczy i awatary. Mi się nie podobały. Ale gościu miał w niku pro, nie? Teammate. Chyba trochę oberwał. Mam nadzieję. Aha, behind you, behind you! Behind you, man! Aha, on nie będzie wiedział. No dobra, teraz sprawdził. Jeśli chciałem pisać bug. No dobra. Nie poszedł tu, ale może być Tero. O, sprawdził. Nie, sprawdź bardziej Tero, ziomek. Ja pierdolę. Boże. Chyba wyjawiam czasami. Ja rozumiem, można nie mieć aima, bo to nie każdy ma, nie musi być każdy profesjonalnym graczem gry. Ale podstawowe myślenie, nie? Jakieś takie, wiecie, z życia codziennego chociaż. Dobra, w życiu codziennym może nie chodzicie sobie w kanałach z Galilem i nie rozglądacie się za przeciwnikiem. Ale, no wiecie, no... A ja w ogóle kupiłem scouta, nie? A mówię, że są do kitu. No to fajnie. Gdzie jest tu? Ty już nie masz puli. Ja się nas teraz tu. Bez sensu. Dobra, ja stąd idę, bo na blisko sobie. No, o. Ja nie wiem, on raczej nie oberwał, nie? Kiedyś można było ze skautem biegać, strzelać i nic nie działo, nie? Z rozrzutem, w sensie. Teraz to jest tragedia. No, nie ma sensu, że tej broni polecam. Jest 4-6, no. Dwie rundy i będę zadowolony całkowicie, nie? Oh.
Nie wiem. Jakbym grał z teammate'em jakimś na Discordzie, bym siedział i z nim gadał, to bym powiedział raz czegoś, nie? A teraz to tak 2 na 10. I żeby coś, nie? Szkoda, że mnie coś na drugi jakiś pistolet. O. Dobra, on idzie rano. Proszę. Ej, w ogóle, propos molotowów. To według mnie z młotowami też powinno być tak jak ze smokami, że że strzały go rozstan. Też powinno przez ogień te strzały jakoś zmieniać, nie? Dobra. Chyba przegraliśmy. Nie no, nie możemy. Ale mam ubłoconego buta tam miałem. W ogóle. I znowu nie jesteśmy na nic. Jak tylko. Dobra, ja wiem, ja powinienem zagrać raz o porządniego, ale tu nie chcę tak. Ja chcę wygrać w końcu rundę jakoś. Boże. To jest najlepszy zestaw do gry. Gail i Digel. Znaczy, co pierdolę? Mac i Digel. Nie, a ten motor mnie denerwuje. On tańczy lewo prawo, nie? Teraz po prawej. A on co? Przepraszam, ale nie, no to nawet na filmie będzie widać, nie? What the fuck? Ja to. Dobra, mnie pewnie było lepiej widać od tego, bo ja się zapakowałem. Boże. Boże. O Boże! On strzelał najniżej jak się da, nie? Ja pierdzielę. CS. No, gram w niego ziomek i raczej nie gram teraz CS-a. Prosta, załatwili nas po prostu na wrzucanie Mołotowa i nejda. A tu jest kuźwa smoke. Jeszcze powiedz, że mój teammate sobie przez niego przeszedł. To będę szokowany. O! Się sam zabił. O kurwa. Bo ja go z Digla obijem. Jakie dostałem głowę? Weźcie mi powiedzcie, w którym momencie ja tam mogę dostać heada. Ja byłem prawym ramieniem, no what the fuck? Też teraz, nie? Teraz mi na nie wyszedł, to jest taki timing. Też mam, kurde, nie no ja pierdzielę, nie? Bez sensu to co to. Teraz, kurde, ziomek, to żeś zagrał tak, że to jest szok. Prawie byłem pierwszy przed Mołotowem, nie? Gość się postanowił zatańczyć ze mną przy monsterze, nie? Ja jebie, ja dostaję banie za teammate'a. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Pocety było fajnie. Pocety było fajnie. Bo teraz to masakra. Nie no, po prostu po teraz to mieliśmy naprawdę. Przegraliśmy to tak głupio. Tak naprawdę to. Jest nie fair, kurde, totalnie. Po prostu rzucali Mołotowa na idę w to samo miejsce. Nie wiem. Nie wiem jakim cudem ja nie mogłem kogoś zabić, a miał mógł. W sensie chodzi mi o to, że. No z tymi kratami na przykład, nie? Że ja go tam ledwo widzę, on mnie pewnie widzi całego, nie? Coś tam, wiecie jak jest. Bez sensu całkowicie. No, on sobie gra na podłoże, nie? Go zabije zaraz. Nie wiem co robi nami tak szczerze w tym momencie. Heaven, heaven, heaven! Heaven, AWP! On side, on side. Biało mu dał! Co?! Chłopu dał biało! Na co my gramy?! Ja nie wiem, nie, naprawdę, w sensie to, no ja wiem, te enemy są na coś kuźwa słabi. To jest mało powiedziane. Ale kurde, naprawdę? Naprawdę, coś takiego przeszło. A on ma wupa. Mam nadzieję, że ktoś zabije z niej.
No jak ja ginę? On nie. No denerwuje mnie ta druga połowa, przecież przegrywa się jakieś totalne nieporozumienie. What the fuck się w ogóle dzieje? O. Xde. Nie wierzę, nie. Wow. Nie wiem jak to podsumować, więc podsumujcie to sami. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż nie wiem. Trzymajcie się, papa, do następnego, nie? Hej.